Witajcie w zerowym odcinku z Donkey Konga Country na SNES-a. Czemu zerowy? Dlatego, że ten odcinek będzie bardziej taki zwiastunowy, co nas będzie czekać w tej otóż serii i w odcinkach. W pierwszym odcinku będziemy zwiedzać wyspę numer 1 o nazwie Kongo Jungle. Wyspa ta składa się z 5 poziomów, a ostatni poziom jest boss z tego świata. Również mamy punkty poboczne jak poziom lotniczy, o którym wam opowiem w pierwszym odcinku, i punkt save'u, o którym również wam wtedy opowiem. Zajmijmy się ciekawostkami, których bym nie powiedział w tym otóż odcinku. Pierwsza. Boss, który ma na imię, dowiesz się w odcinku numer 1. Zamiast być przedstawiony na niebiesko, jak to by było pokazane na pudełku gry, z jakiegoś powodu ma on kolor szary. Jego pierwotny niebieski kolor przywrócili w Donkey Kongu 64 na Nintendo 64 oraz w porcie Game Boy Advance'owym. 2. Ta gra oferuje nam jedyny raz nagranie Donkey Kongiem. Później będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy zagramy w Donkey Konga 64. 3. Po pokonaniu bossa w oryginalnej grze spadał na nas banan z logiem Nintendo. W późniejszych wersjach tego się pozbyli. 4. Pierwotnie do gry był planowany Cranky Kong Mode, w którym gralibyśmy Cranky Kongiem, jednak nie wiedzieć czemu zostało to anulowane. To były ciekawostki, których bym raczej nie powiedział w trakcie Let's Play'a, dlatego wolę o nich powiedzieć tutaj tu i teraz. Tak więc, co jeszcze nas będzie czekało w tej otóż serii? No przede wszystkim będziemy sobie robili tę gierkę na 100% i w przyszłości zrobię port na Game Boy Advance, bo troszeczkę się różni od wersji SNES-owej. Ponadto chciałbym was w tym otóż momencie, wiem, że jest to mało związane z Donkey Kongiem, ale jeszcze przypomnieć i zaprosić do obejrzenia ostatniego odcinka ze Spyro Season of Ice, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Tymczasem, ja będę sobie w swoim żółwim tempie, że tak powiem, montował i dopracowywał pierwszy odcinek, jak i drugi, jak i kolejne, a was mam nadzieję, że w jakiś sposób zachęcę i zapraszam, że tak powiem, do oglądania, jak w końcu się ukaże pierwszy odcinek. Tak więc mam nadzieję, że w jakiś sposób wam się podoba i w jakiś sposób was zachęciłem. Na razie, trzymajcie się, cześć!